zapruszać boskiego pożytku. Hej, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zrobimy sobie misję tropem winnych porywaczy. Musimy udać się do winnicy Rity. I dalej zobaczymy. Gdzieś tu kiedyś był transport. Są na to duże szanse. Już teraz zostaw suba, łapkę w górę oraz komentarz. Tutaj hej, mamy transport oczywiście. 10 monet. Zabierz mnie trudno do winnicy Rity. Ależ oczywiście. Mi cały hajs zabierze, ile mi zostało. A 3000, dobra. Laga, wiadomo, bierzemy. Drewno tak samo. No i tak, teraz musimy znaleźć kogo? Antonio. Pogadajmy może z Ritą, gdzie ona jest, tu jest. Wiesz, gdzie mogę znaleźć Antonio? Podobno kręci się gdzieś w okolicy. Antonio? Nie znam nikogo takiego. A teraz wybacz, ale mam sporo pracy na głowie. Z tobą pogadamy później. Farmer. Farmer? Co nowego? Nie to, to. Wiesz, gdzie mogę znaleźć Antonio? Podobno kręci się gdzieś w okolicy. Przykro mi, ale nie mam pojęcia, o kim mówisz. No ty, Mendo. Hej, ty. Wiesz, gdzie... Niestety, nie wiem, o kim mówisz. Dobra, to idziemy tutaj. Tutaj macie pancerz. W jednym filmiku pokazywałem, tutaj zbrojka leży. Czego tutaj węszysz? Spadaj! Dobra, idę, idę. Dobra decyzja. No, grzybki, grzybki trzeba pozbierać. A co ty tu robisz? Hej, kim jesteś? Nazywam się Naila i mam pełne ręce roboty. Co tu robisz sama w tych ciemnościach? Próbuję zliczyć te wszystkie butelki wina, ale nigdy nie mogę się ich doliczyć, bo za każdym razem coś lub ktoś mi w tym przeszkadza. Jak tak dalej pójdzie, spędzę tu całą wieczność. Wiesz, gdzie mogę znaleźć Antonio? Podobno kręci się gdzieś w okolicy. A mogę wiedzieć, po co ci ta informacja? Podobno ma dojścia do szajki zajmującej się porywaniem i handlem ludźmi. Tak się składa, że muszę do niej dotrzeć. Wiesz, właśnie mi się przypomniało, że muszę policzyć te butelki. Lepiej będzie, jak sobie już pójdziesz. Szukam mojego brata. Mógł zostać porwany przez pewną niebezpieczną szajkę, z którą tragarz utrzymuje kontakt. Szajkę porywaczy, powiadasz? Na twoim miejscu bym odpuściła. Widzę jednak po twojej minie, że moje słowa nie robią na tobie wrażenia. Żadnego. Znam Antonia od paru ładnych lat. To mój kumpel po fachu. Tak naprawdę nazywa się Gonzalo, a Antonio to tylko jego imię do drugiej pracy. Co wiesz o tych porywaczach? Sama wiem o nich niewiele i nie planuję się dowiadywać. Więcej z pewnością mógłby ci powiedzieć sam Gonzalo. Co takiego zrobili mu ci ludzie? Grozili? Żeby tylko. Oni go zniszczyli. Z dnia na dzień Gonzalo nigł w oczach. Był coraz bardziej osowiały i często zaglądał do butelki. A gdy skończyło mu się złoto, zaczął podkradać wino Ricie. Prędzej czy później wyrzuci go za to na zbity pysk. Ale ja go ostrzegałam. Dlaczego nie powiadomił straży? A jak ci się wydaje? Dla własnego bezpieczeństwa. Wątpię, żeby mundurowi spojrzeli przychylnym okiem na kogoś, kto jeszcze niedawno zajmował się przemytem ludzi. Poza tym, bez obrazy, ale cholernie łatwo jest was przekupić.
Gonzalo zwyczajnie nie chciał ryzykować dostania nożem pod żebro. Gdzie znajdę Gonzalo? Znając go, pewnie gdzieś przycupnął na terenie winnicy, ale gdzie dokładnie, nie mam pojęcia. Jeśli to ci w czymś pomoże, miał zanieść kilka skrzyń do magazynu, ale zgaduję, że smak wina wygrał z jego poczuciem obowiązku. Tylko nie rób mu krzywdy. I tak jest już wrakiem samego siebie. Nie narzekaj. Mogłaś skończyć w o wiele gorszym miejscu. Masz trochę racji. Ale co mi z tego, że jestem otoczona butelkami, skoro nie wolno mi spróbować nawet łyka tego wina? Szefowa nie pozwala? Niebawem szykuje się kolejna dostawa, a Rita nie uznaje żadnych niedopatrzeń ani opóźnień. Mówiąc o opóźnieniach, lepiej będzie, jeśli zaraz wrócę do pracy. Rękę cię okradnę jeszcze. Owocnej pracy! Nie ma teraz, gdzie jest ten magazyn. To nie może być tak dalej. Nie, ale on oczywiście wie wszystko lepiej. Dawaj chwasta, przyda się. Ej, ty! Chwila! No, idź mi, gościu, chcę winy gorzonki. Za daleko. Dobra, to idziemy dalej. Wino. Nie, ale on oczywiście wie wszystko lepiej. Mamy cię, Antonio. To ty jesteś Antonio. Jakim Antonio? Na imię mi Gonzalo. Nazywasz się Gonzalo, a twoi starzy kumple przezywają cię Antonio. Kumple z drugiej roboty. Skąd ty do cholery? Nie jest ważne, skąd o tym wiem, ale co ty jeszcze możesz mi powiedzieć na ten temat? To stare dzieje. Dawno temu z tym skończyłem, rozumiesz? A tobie nie mam nic do powiedzenia. To prawda. Należałem do tej szajki porywaczy. Robiłem wiele rzeczy, o których... wolałbym zapomnieć. Zajmowałem się transportem ludzi, których później dostarczaliśmy do przystani. Przystani? To takie miejsce, które jest schronieniem dla najgorszych szumowin na całej wyspie. Nigdy nie byłem w środku, ale dostatecznie dużo nasłuchałem się o tym, co tam się dzieje. Opowiedz mi więcej o tej szajce. Porywają ludzi, transportują ich do przystani. Tam robią z nich niewolników albo sprzedają ich gdzieś dalej na kontynencie. Nie wiem o tym wszystkim za wiele. Byłem jedynie zwykłym podwykonawcą. Gdy tam pracowałeś, nie rzucił ci się przypadkiem w oczy jakiś łysy facet o imieniu Jorn? Ludzie w przystani zamawiali głównie kobiety. Nazywali je towarem ekskluzywnym. Paru gości, co prawda, też się przewinęło, ale nie przypominam sobie nikogo łysego i o tak dziwnym imieniu. Ale tak jak mówiłem, nie wiem zbyt wiele o całym przedsięwzięciu. Może ktoś w samej przystani mógłby powiedzieć ci coś więcej. Jak dotrzeć do tej przystani? Chyba nie mówisz poważnie, chłopie. Wręcz przeciwnie. Mówię całkiem poważnie. Po cholery ci to wiedzieć. Życie ci niemiłe. Możliwe, że twoi dawni koledzy stoją za porwaniem mojego brata, a na ten moment nie mam żadnego innego tropu. Choćbym ci powiedział, jak trafić do przystani, w życiu nie zapamiętasz drogi. Jest długa, kręta i pełna niebezpieczeństw, a w dodatku nie wpuszczają tam każdego. To mnie zaprowadź. Zaprowadź mnie do tej szajki. Nie mam zamiaru się stąd ruszać. Przykro mi, ale chcę jeszcze trochę pożyć. Poza tym mam roboty od Rity. Jeśli nie zrobię jej jak należy, baba mnie stąd wyrzuci. A wtedy te bandziory z łatwością mnie odnajdą i zakatrupią. Pomogę ci, albo zastrasz. Pomogę ci z tą robotą, jeśli zaprowadzisz mnie do przystani. Musisz cholernie kochać tego swojego brata, skoro nadstawiasz za niego karku.
Miałem zapełnić te skrzynie winogronami, ale chyba trochę przesadziłem z tym winem. Przy okazji te dwie skrzynki wina też możesz tam zanieść. Rita się wścieknie, jeśli zobaczy, że ma kilka butelek mniej na stanie. Zrób to, a pomyślimy, co dalej. Ile winogron muszę nazbierać? 10 kiści wystarczy. Aż 10 kiści. Gdzie dokładnie mam zanieść te skrzynie? Do magazynu. To ta ziemianka na głównym placu obok chat pracowników. Wystarczy, że je schowasz do większej skrzyni. A na pewno ktoś w końcu się nimi zajmie. Dobra. Właściwie to dlaczego przestałeś dla nich pracować? Przyznam, że to był całkiem niezły interes. Zlecenia były częste i dobrze płatne. Ale nie jestem przestępcą. Wiedziałem, że w tej robocie długo nie pociągnę. Zanim jednak odszedłem, dałem się złapać jak zwykły żółtodziób. Miałem porwać pewnego kupca, ale nie wiedziałem, że gość będzie miał ze sobą zbrojną obstawę. Dostałem pałką przez łeb i na parę tygodni trafiłem do pierdla. Moi koledzy mnie wykupili, ale dopiero wtedy zaczęły się moje problemy. Oczywiście później zażyczyli sobie, żebym spłacił swój dług. Ale ja nie mam z czego go spłacać. Pracy na winnicy dostaję tyle, co kretoszczur wykopał. Te dranie zaczęły mnie nachodzić coraz częściej. I ostatecznie zgodziłem się, że będę im dostarczał towary z winnicy w zamian za odroczenie mojego długu. Gdybym tylko wiedział, że tak łatwo mi nie odpuszczą. Dobra, pieniędzy ci nie dam, bo sam nie mam. Za daleko, serio. Ile mamy już winogronka? O, 10 kiści. Fajnie, nie muszę zbierać przynajmniej. No i dobra, to już gotowe. Skrzynia na wino. Opa, to chyba tutaj. Młotek. No, gdzie są teraz te skrzynki? Ty coś chcesz mi powiedzieć? Tu są! Co takiego? Butelki, które miałam policzyć, a których nie mogłam się doliczyć. Gdzie je znalazłeś? I teraz tak. Zabrał je Gonzalo. Facet ma duży problem z alkoholem. To skurczybyk! Nie musisz mi tego mówić. Masz szczęście, że w przeciwieństwie do Rity jestem wyrozumiała. Swoją drogą, nie powiedziałeś przypadkiem o tym szefowej? Nie miałem interesu, żeby cokolwiek jej mówić. Dobrze zrobiłeś. Od dawna próbuję pomóc Gonzalo stanąć na nogi, ale nie jest łatwo. To ciężki przypadek. W każdym razie, dzięki za pomoc, kolego. Znacznie ułatwiłeś mi robotę. Oko. Ciekawe, co byś to drugą mocy powiedział. I co by się z tobie, jakbym jej powiedział? Piszcie w komentarzach. Teraz idziemy do gościa. Ja sobie to zapiszę. Siedzi. W wodzie coś mamy ciekawego. Jakaś moneta stara czy coś. Nic. Zrobiłem to, o co prosiłeś. 800 expo. Dzięki, chłopie. To się nazywa pomoc. Tylko się nie przyzwyczajaj, bo to jednorazowa przysługa.
To jak, zaprowadzisz mnie teraz do nich? Zaprowadzę, ale potrzebuję jeszcze 200 sztuk złota. Tyle mi brakuje nie do mam. Spłacenia ostatniej części za wyciągnięcie mnie z lochu. Bez tych pieniędzy nie mam co się tam pokazywać. No chyba, że marzę o dostaniu bełtem w łeb. Moje złoto. Czekaj, ja sobie to zapiszę. Tutaj. Bierz złoto i idziemy. W porządku? Wszystko się zgadza. Myślisz, że możemy już wyruszać? Wyruszymy wieczorem. Zazwyczaj o tej godzinie się z nimi spotykałem. No to teraz idziemy się przespać do wieczora. Ja tylko się przespać. Nikt mnie nie goni? Dawaj wino. Jak za darmo trzeba brać. Teraz każdy już o tym wie. Lepiej tego nie robić. Tu winogronki leżą na ziemi. Myślisz, że możemy już wyruszać? Wydaje mi się, że ktoś powinien być na miejscu. Chodź za mną, ale miej oczy szeroko. No i przerwałem, dobra. Zapiszmy to sobie. Nie, bo tam jaszczury są. Czekaj. Zębaty ziela. Uwaga, niebezpieczeństwo. Gobliny. By cię zabijał w końcu. Poczekaj, stój. A co to było? Niczego tu nie znajdę. Nic tu nie ma. Co to... Co to się zbugowało? Coś. Co to się stało? Dobra. Zapiszmy to tu.
Dobra, idziemy, bo za chwilę pójdzie sam bez nas. O, naprawiło się. O, zepsuło się. Czekaj, gościu, ja się muszę podleczyć troszkę. Ja mam HPK w ogóle. 500, trzeba było trochę się pomodlić. Ty, bo tutaj chyba coś będzie do zabicia? Nie ma. Jestem, no. Dobra. Jesteśmy na miejscu. Na wszelki wypadek schowaj się za tą skałą i nie hałasuj. Jeśli tu przyjdą i cię zobaczą, nie tylko ciebie zabiją, ale też i mnie. A tego bardzo bym chciał uniknąć. Czekaj, słyszysz? Ktoś idzie. Chowaj się! Jak ty nie masz życia już? Jaka przyczajka. Wybacz, że przychodzę tak późno, ale chciałbym spłacić swój dług. Halo? Chciało się, czy co? Co się chciało? Tak więc wróciliśmy po przerwie. Musiałem wyłączyć grę. Przychodzę tak późno, ale chciałbym spłacić swój dług. Dług powiadasz? Co? No, dług za to, że mnie wtedy uwolniliście. Nasza współpraca zakończyła się dość nerwowo, ale chciałbym poprawić nasze relacje. W geście dobrej woli oddaję wam całe pozostałe złoto, które byłem winien. Nie widzę nikogo z naszej starej ekipy. Strasznie długie te przerwy. I zdaj mi też szmatę z twarzy, bo nie wiem, z kim gadam. Kim wy? Kim wy jesteście? Zamykamy ten interes. Cortez przestał być zadowolony z waszych usług. Wykończcie go! Zaraz! Tu jest! Ładny strzał! Facet naprawdę myślał, że jeśli zapłaci, to od tak Cortez pozwoli mu odejść? Mówiłem wam, że to zwykła banda wieśniaków, którzy bawili się w porwanie i szmuglowanie towarów z okolicznych farm. Wieśniacy czy nie wieśniacy, zrobił się bałagan, a teraz trzeba to wszystko posprzątać. To bierz łopatę i szory do roboty, poza tym ścierwojady muszą coś żreć. Nażrą się trupami zwierząt, które ubiłeś po drodze z przystani. Mówcie co chcecie, ale Cortez by tego nie pochwalał.
Myślisz, że rozwalona łajba na końcu świata i garstka zbirów robią z ciebie króla? Myślę, że niepotrzebnie zostawiamy za sobą tyle śladów. To do nas niepodobne. To Cortes nie zobaczy, tego nie zaboli. Poza tym jesteśmy na naszych bagnach. Nikt tutaj nie zagląda. Szkoda mi czasu na niepotrzebne sprzątanie. Trzeba wiedzieć, kiedy można być po prostu wygodnym. Ludzie zdychają na lewo i prawo. Jeden w te czy w te nie zrobi nikomu żadnej różnicy. Wracamy. Zabili go. No i stracił moje 200 sztuk złota. Dobra, co my tu mamy? No to idziemy sobie. Może to zapiszmy. Idziemy sobie tropem. Teraz, z którą stronę to było? Chyba w tą. To chyba robota tych bandziorów. Dobra, co my tu mamy? O, na pewno runę sobie pokopiemy. Płotko do leczenia, zwoje. W sumie grzybki, jak już jestem, to mogę pozbierać. Zawsze taki hajs dodatkowy. Gdzie? Kto? Aha, na dole gdzieś. Zapewne, no. Ja sobie to napiszę, bo nie wiem, czy one mnie nie zabiją przypadkiem. Idę w dobrym kierunku. Jaszczur. Aligator. No dobra, nie chciałem cię wybijać, ale chodź. Te bagna to ja sobie na później wybiję. Znowu ta. Co tu jest? Jaszczur już mnie widzi, a tu chyba wąż błotny jest, ale chyba zdechły. Tak, zdechły. Dobra. Tu już ktoś jest. Ja chyba zbroję sobie zmienię. Proszę, proszę, a kogo my tu mamy? Gadaj, kto cię przysłał i czego tutaj szukasz?
Dajmy... Tak naprawdę to nie chcesz tego robić. Nie chcę? A to niby dlaczego? Ja nie wiem. Tak myślałem, że zwyczajnie próbujesz mnie podejść. Aha. Czyli tego nie można mówić. Spróbujmy jako strażnik. Proszę, proszę, a kogo my tu mamy? Nie oddaliłeś się zbytnio od koszar, chłopcze? Oby tylko Roderich na ciebie nie nakrzyczał. Gadaj, kto cię przysłał i czego tutaj szukasz? O, popatrz. Jestem jednym z ludzi Salviego. Wysłał mnie tu, bym załatwił dla niego kilka spraw. Co takiego? Mam wiadomość bezpośrednio dla Corteza. Nie lubię, gdy mnie ktoś okłamuje. O ty, Mendo. Dobra, to jeszcze raz czytamy. Proszę, nie odgadaj. To przewiniemy. Jest. Co tak? Przyszedłem zwerbować kilku 3,5 ludzi. Tysiąca ekspo. Słyszałem o trzech facetach, których Cortez używa do brudnej roboty. Wiem, o kogo ci chodzi. Czyli szykuje się krwawa akcja, co? Chodź za mną, pokażę ci co i jak. Rozdział trzeci. Na tym w sumie możemy skończyć ten odcinek. Więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Zostaw suba, łapkę w górę oraz komentarz i widzimy się już w kolejnych filmach.